Ja mówiłem o tym, że to nam się udało wybić tej starej esbeckiej ustawie kilka zębów i dzięki temu teraz niektórzy z nas na pewnych zasadach mogą nosić broń przy sobie. Oni chcą te zęby wstawić na powrót, wręcz chcą zamontować stalową protezę, przez którą się nikt raczej nie przeciśnie. To jest, proszę Państwa, spory skandal, ponieważ ta ustawa, ten projekt, jeszcze nie ustawa, jest ogłaszany i prace nad nim trwają w środku sezonu, kiedy ludzie mają zupełnie inne rzeczy na głowie, mają swoje dzieci, urlopy, inne zajęcia. Jest robiony po cichutku, natomiast do dosyć dziwnego klucza środowisk jest wysłana informacja i 10 dni na odpowiedź o ewentualnych uwagach. Tu trudno mówić o uwagach, ten gniot jest całkowicie do wyrzucenia. Natomiast co ciekawe, jest to rozesłane, ja widziałem taki okulnik, jest to rozesłane do podmiotów typu pan rusznikarz z Koszalina, pan rusznikarz skądś tam. Proszę zwrócić uwagę, że to nie trafiło do wszystkich grup reprezentujących środowisko strzeleckie, to po pierwsze. Czasu było bardzo mało, bo tylko 10 dni i tak naprawdę trzeba sobie zdać sprawę, że od ponad chyba już 6 lat w Sejmie leży bardzo dobra ustawa, wielokrotnie konsultowana ze środowiskiem strzeleckim, która ma nawet nadany numer druku sejmowego, to jest numer 1692, po prostu można ją głosować. Ona jest gotowa i przygotowana w taki sposób, że można ją bezpośrednio i od razu implementować z prawem unijnym. Natomiast to, co zaproponowali nam panowie z PiS-u, jest de facto bardziej restrykcyjne niż oczekiwania Unii. Więc frau Bieńkowska z miłym zaskoczeniem prawdopodobnie przyjęła fakt ograniczeń, które proponuje PiS. To jest, proszę Państwa, nie do przyjęcia również dlatego, że zapisy dotyczące ograniczeń broni są wkomponowane w ustawę, w której nikt by się tych zapisów nie domyślał. Mówimy tutaj o projekcie dokumentu, który dotyczy handlarzy i producentów broni. I w tym właśnie dokumencie są te wredne zapisy schowane, które powinny być tak naprawdę w tak zwanej ubojce, czyli ustawie o broni i amunicji. Więc ja mam wrażenie, nie bezpodstawne chyba przyznają Państwo, by twierdzić, że wszystkie te ruchy są robione po cichu, ponieważ autorzy tych ruchów doskonale wiedzą, że spotkałyby się z bardzo złym przyjęciem. Ja powiem jeszcze tyle. Strzelców, posiadaczy broni w Polsce jest ponad 200 tysięcy. Posiadaczy broni czarnoprochowej pewnie drugie tyle. I to są ludzie, którzy ze względu na wiek i posiadane dokumenty są na pewno, mają na pewno prawo wyborcze. Nie zapomnimy o tym już niedługo przy urnach. Kto chciał na stulecie niepodległości Polski rozbroić Polaków? To proszę mi powiedzieć, osoby, które posiadają obecnie na przykład właśnie broń czarnoprochową, w myśl jakby tej ustawy, ona jakby no, zostanie zdelegalizowana. Oni już nie będą mogli jakby korzystać w dowolny sposób z tej ustawy, z broni własnej. Znaczy, to jest wiele niebezpiecznych, typowo bolszewickich zamysłów, bo jeżeli rejestrujemy, proszę Państwa, broń i żądamy, żeby na tych egzemplarzach były nabite numery, żeby było zameldowane w jakiej szafie, pod jakim adresem tam broń jest przechowywana, jeżeli chcemy dokładnie wiedzieć, kto jest właścicielem, jeżeli chcemy go poddawać badaniom co 5 lat, proszę zwrócić uwagę, grupa społeczna, z którą nie mieliśmy żadnych problemów jako z posiadaczami broni, żadnych incydentów, żadnych masakr w szkołach i tym podobnych rzeczy, nagle jest obarczona tak ścisłą regulacją. Ja powiem Państwu jedno, jeżeli się zaczną jakieś kłopoty, rozruchy, tego typu problemy, to można się spodziewać, że lista posiadaczy broni władz Unii jest potrzebna do tego, żeby do tych właścicieli trafić i tą broń odebrać. I to jest zamysł pod pretekstem naszego bezpieczeństwa i porządkowania sytuacji, ale moim zdaniem faktycznym celem jest możliwość nagłego rozbrojenia rzeszy ludzi. W poprzedniej ustawie był jakby taki sposób na to, jak posiadać broń, a jednocześnie, wiadomo, posiadać broń na przykład na fundację, która zakłada muzeum, czyli to są jakby takie sposoby, jak można ominąć jakby tą ustawę. Oczywiście niekoniecznie później nosić tą broń przy sobie, ale w ogóle ją posiadać. Czy ta ustawa jakby też blokuje już właśnie takie motywy, które wiem, że sympatycy i tacy fanatycy, miłośnicy broni palnej znajdywali, czy tutaj ta ustawa jakby też tego zakazuje? Cała ta sytuacja świadczy o tym, że Polacy to jest mądry i zaradny naród i nawet jak się mu głupie prawa stwarza ograniczające wolność, to próbują w inteligentny sposób te prawa obejść. Sytuacja muzeów nie jest tak bardzo tutaj dotknięta przez te obecne zapisy, ale proszę sobie zdać sprawę, no ktoś, kto ma na przykład magazynek 15- czy 20-osobowy, będzie go musiał oddać. Czyli mówimy o puszce z blachy na naboje.
to nagle stanie się przedmiotem, który klasyfikuje wieloletniego strzelca, zawodnika, kolekcjonera jako kryminalistę. Że to jest po prostu jakieś absurdalne nieporozumienie. My oczekiwaliśmy nowej i dobrej ustawy, ponieważ prawo, o czym wielokrotnie mówiłem, które zmusza ludzi do kłamania, które zmusza ludzi do tego, żeby udawali stan faktyczny, który nie ma miejsca w celu realizacji swoich potrzeb. No, wielu ludzi ma broń tylko dlatego, że udaje strzelca sportowego albo udaje kolekcjonera, a tak naprawdę ich potrzebą jest mieć tą broń w domu i czuć się bezpiecznie, bo mieszkają gdzieś na odludziu. Więc prawo, które zmusza nas, Polaków, do kłamania, jest prawem absolutnie do wymiany. I my chcieliśmy, środowisko chciało wymienić te bzdurne esbeckie ustawy, wielokrotnie przerabiane, na dobry, skonsultowany, przemyślany, spójny z unijnymi dyrektywami projekt. I ten projekt, jak już wspominałem, jest i czeka na łaskę naszych posłów. Oni w zamian za to po cichu, okrężnie, tylnymi drzwiami montują nam kolejne ograniczenia, kolejne kagańce, które de facto rozbrajają Polaków. Czyli po cichu to znaczy, że w ogóle ta ustawa nie była konsultowana ze środowiskiem rąbu czy dowolnym innym środowiskiem strzeleckim? Z całą świadomością mówię, że nie była konsultowana, bo trudno nazwać to konsultacją, kiedy daje się 10 dni w sezonie letnim, rozsyłając pismo do 26, ja nawet nie wiem jak to nazwać, no bo to nie są też instytucje, do 26 powiedzmy podmiotów i pyta się o opinię. Tutaj nie ma co opiniować, proszę Państwa, to trzeba po kolei wyrzucać przepisy, które zostały zaproponowane, jeden za drugim, trzeba je po prostu wywalać. Więc no nie jest to normalna droga szerokiej konsultacji społecznej, zresztą one, jak powiadam, nie są już potrzebne, ponieważ ten projekt, który jest i jest właściwy i w środowisku, nie tylko w środowisku jest w pełni akceptowany, no, nie był w całości akceptowany, właśnie na tym te konsultacje polegały, że różne grupy posiadaczy broni kwestionowały niektóre z tych zapisów i to się przez te lata wycyzelowało do właściwej formy, ale to był proces, to trwało, to było konsultowane także z różnymi posłami, hobbystami. Mając gotowy projekt, robimy coś po cichu, nieudolnego, po prostu pewną pokrakę, a nie prawo, które powinno obowiązywać. I ogłaszamy, że to jest konsultowane. No, trudno powiedzieć, że to jest amatorka. To jest gorzej niż amatorka. Oczekiwalibyśmy po naszych władzach, po posłach, którzy mają stanowić porządne, jakościowe, rzetelne, krótkie i treściwe prawo, no trochę innego rodzaju zaangażowania.